uczestnikiem konferencji organizowanej przez firmę Haba. Tutaj duże zainteresowanie wzbudziło we mnie wypowiedź pana Świtonia odnośnie procedur, jak wprowadzać te nowe ustawy, rozporządzenia w świecie wykonawczym, projektowym, a jednocześnie szerokie zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków, przydomowych oczyszczalniach ścieków, z problemami, jakie się tutaj napotykają właśnie wykonawcy, projektanci, a także użytkownicy, jesteśmy w stanie też w chwili obecnej rozwiązać. Dlaczego tutaj jestem? Bo tutaj jest to fajne miejsce, kiedy możemy się spotkać my ze świata nauki z tymi, którzy są w świecie praktyki, czyli tymi, co budują, którzy muszą przeliczyć, przekonać klienta i my, którzy musimy pogłówkować nad tym, jakie można by było zaproponować nowe rozwiązania. I dopiero ta kombinacja tych dwóch światów daje pozytywne efekty. A że jest dobra atmosfera, to można zobaczyć po moim uśmiechu. Dziękuję. Bardzo mi się podoba to, że ludzie biorący udział w takich spotkaniach są bardzo otwarci. To znaczy bez ograniczeń dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem. Są również otwarci na inne sposoby myślenia i to właśnie nas umogaca. Myślę, że właśnie z tego typu spotkań mają szansę wyniknąć bardzo ciekawe, nowe rozwiązania. Zawsze spotkania wielobranżowe, gdzie spotykają się przedstawiciele nauki, samorządów, wykonawców, projektantów, wnoszą coś nowego. I myślę, że wszyscy, którzy uczestniczyli, nauczyli się czegoś nowego i wychodzą ze spotkania podbudowani nową wiedzą. Nasze spotkanie nauki i praktyki jest najbardziej cenne właśnie w spotkaniach organizowanych przez firmę Haba. Wiele informacji nowych, wiele informacji ciekawych, wiele informacji właśnie z terenu, które niesamowicie wzbogacają naszą pracę twórczą. No i oczywiście będą wspomagać ją i wspomagać firmy, które tutaj były. Kompilacja tych spotkań, podsumowanie tych spotkań prowadzi do tego, że dochodzimy do wniosku, że ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja zbiorników bezodpływowych jest priorytetem, a następnie diagnozowanie przyczyn wadliwych działań bądź też nieprawidłowych zachowań eksploatacyjnych powoduje, że możemy im przeciwdziałać. Kontakt, prawda, z taką branżą typowo wykonawczą, gdzie możemy zderzyć pewne teorie naukowe z praktyką, tak? Można pomóc w obie strony. My widzimy nowe jakieś kierunki badań, nowe kierunki działań, które być może dadzą nowy kierunek w tworzeniu nowego produktu. Się wielu praktycznych rzeczy, zupełnie inny pogląd, zupełnie inna perspektywa na kwestie oczyszczania, na kwestie zastosowania najróżniejszych separatorów, co uważam za bardzo cenne i bardzo ciekawe, bardzo interesujące, burzliwe dyskusje. Były absolutnie fascynujące, także bardzo się cieszę, że uczestniczyłam dzisiaj w tym spotkaniu.